100 to jaki procent 80? Wiele osób ma problemy z takimi zadaniami. Na pozór wszystko jest jasne. Mamy dane dwie liczby i mamy wyliczyć procent, ale czy podzielić 100 przez 80 czy 80 przez 100? Wystarczy dobrze wczytać się w treść. Weźmy tę liczbę, 100. Ta liczba stanowi jakiś procent 80. I ten procent mamy obliczyć, bo pytanie brzmi, jaki procent? Jeśli pomnożymy 80 przez niewiadomy procent, otrzymamy 100. Zapiszmy to równanie. 80 razy niewiadomy procent. Zapiszmy to jako x. Wybiorę inny kolor. 80 razy x ma się równać 100. Mamy ustalić, przez ile pomnożyć 80, aby uzyskać 100. Uzyskaliśmy proste równanie z niewiadomą x, o której wiemy, że jest wartością procentową. Ale zapomnijmy na chwilę o tym. Mamy 100 równa się x razy 80. Obliczymy x i potem przekształcimy go w procent. Rozwiążmy to równanie. Jeśli podzielimy obie strony przez 80, lewa strona przez 80 i prawa strona przez 80, uzyskamy x równa się 180. Ten ułamek da się uprościć. I licznik, i mianownik dzielą się przez 20. 100 podzielić przez 20 to 5, a 80 podzielić przez 20 to 4. Po uproszczeniu x jest równy 5/4. Ale to jest wartość ułamkowa, a zadanie pyta o procent. Gdyby pytanie brzmiało, 100 to jaka część 80, mielibyśmy już gotową odpowiedź. 100 to 5/4 80. Mamy jednak podać wartość procentową. Musimy zatem przekształcić ten ułamek w procent. Najłatwiej to zrobić, zmieniając go najpierw w ułamek dziesiętny. 5/4 to dosłownie 5 podzielić przez 4. Policzmy, ile to będzie. Kolorem różowym. 5 podzielić przez 4. Wyjdzie ułamek dziesiętny, więc dodajemy kilka miejsc po przecinku. 4 mieści się w 5 jeden raz. Zły kolor. Jeden raz. 1 razy 4 to 4. Odejmujemy, zostaje 1. Spisujemy 0. Tu już jest przecinek, więc trzeba go postawić też na górze. A więc spisujemy 0. 4 mieści się w 10 dwa razy. 2 razy 4 to 8. Odejmujemy. Wychodzi 2. Spisujemy ostatnie 0. 4 mieści się w 25 razy. 5 razy 4 równa się 20. Odejmujemy. Brak reszty. Zatem x jest równe 1,25. 5/4 to inaczej 1,25. Możemy więc powiedzieć, 100 to 1,25 razy 80. Wciąż jednak musimy podać wartość procentową. Na razie mamy tylko ułamek dziesiętny. W dodatku, gdybyśmy mieli go zapisać jako ułamek właściwy, byłby liczbą mieszaną 1 i 25 setnych, czyli 1 i 1/4. Aby przekształcić go w wartość procentową, trzeba go pomnożyć przez 100, czyli przesunąć przecinek o 2 miejsca w prawo. Ta liczba będzie więc równa, przesuwamy przecinek o 2 miejsca, 125%. Nie będę pisał słownie, 125%. I wszystko jasne. 100 to 125% z 80. 80 stanowi 100% 80, więc 100 to musi być więcej procent, o 1/4 więcej, co wyliczyliśmy tutaj, czyli 125% z 80. Zadanie wykonane. Wynik to 125%.